Nazywam się Józef Meyerhofer i urodziłem się 19 marca 1869 roku. Jestem wybitnie utalentowany. To znaczy, nie zajmuję się tylko malarstwem, ale również grafiką, rysunkiem, projektowaniem plakatów, mebli, wnętrz i tkanin. Jestem twórcą scenografii teatralnych. Zaprojektowałem kurtynę dla Teatru Miejskiego w Krakowie. Tworzę projekty okładek książek, kart tytułowych, ornamentów. Projektuję też znaki towarowe, afisze, banknoty, wszystko. Ale moim największym zamiłowaniem są witraże. Rozpocząłem zgodnie z rodzinną tradycją studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyłem we Lwowie. Tytułem doktora. To dlatego, że ojciec mój był spolonizowanym austriackim radcą Sądu Krajowego. Równocześnie jednak rozpocząłem studia na Akademii Sztuk Pięknych. Współpracowałem z Wyspiańskim, który urodził się w tym samym roku co ja. I był w tamtym czasie moim przyjacielem. Przy tworzeniu polichromii w kościele mariackim. To znaczy ściany i sufity ja malowałem. Zdobiłem barwnie. Wyspiański również brał oczywiście udział w konkursie na kurtynę, o którym już wspominałem. Żaden z nas jednak nie zwyciężył. Wygrała wtedy Janina Bogucka, a drugie miejsce zajął Tomasz Lisiecki, którego Lisiewicz, przepraszam, Tomasz Lisiewicz, którego projekt nawiązywał do mitologii słowiańskiej. A zresztą wyniki konkursu nie gwarantowały, że kurtyna zwycięzcy zawiśnie w teatrze. Po co w ogóle taki konkurs? A zakup kurtyny, stworzenie jej zlecono Henrykowi Siemirackiemu, który nie brał udziału w konkursie. To był ktoś. On miał nazwisko. Tak, był światowej sławy mistrzem związanym ze schyłkową fazą akademizmu. My, jako młodzi przedstawiciele nowego pokolenia symbolizmu, nie mieliśmy szans. W ograniczonym i zamkniętym Krakowie, no. Ale on również swoją pracę wykonał honorowo. Tak. Potem obaj z Wyspiańskim wyjechaliśmy na stypendium do Francji, gdzie wspólnie wynajmowaliśmy mieszkanie. W 1895 roku zwyciężyłem w konkursie na witraż Apostołowie dla katedry Świętego Mikołaja we Fryburgu, w Szwajcarii. I dzięki temu
Otrzymałem zlecenie wykonania 8 witraży dla tejże świątyni. To była praca mojego życia. Ja wtedy osiągnąłem światowy rozgłos. W 1900 roku pełniłem funkcję docenta malarstwa religijnego oraz dekoracyjnego na ASP w Krakowie, a 5 lat później otrzymałem tytuł profesora zwyczajnego. Jestem członkiem, założycielem Stowarzyszenia Artystów Polskich Sztuka. Moje dzieło prezentowane były na wielu wystawach w najróżniejszych miastach Europy, w Monachium, w Berlinie, w Pradze, Paryżu, Dreźnie, wielu, wielu innych. Często inspiracją moich obrazów jest moja żona Jadwiga, która również studiowała malarstwo w Monachium. Najczęściej uwieczniam ją na portretach. Panowie, mam teraz fantastyczny okres w mojej twórczości. Lato 1902 roku. Było tak upalne, że razem z żoną i synem wyjechaliśmy do Sielc koło podkrakowskich Krzeszowic. Tak. I tam spędziliśmy wakacje. Ogrody. Ogrody. To jest pole. To jest przestrzeń dla wyobraźni. Ja tam w Sielcach rozpocząłem i w 1903 roku zakończyłem mój obraz Dziwny ogród. Na obrazie oczywiście znajduje się moja żona Jadwiga oraz syn Zbigniew. To jest kwintesencja mojej artystycznej tożsamości. Sztuka zawsze przetwarzała naturę i zawsze będzie ją przetwarzać, doszukując się w niej stylu. Jest tak typowy dla sztuki końca XIX i początku XX wieku. Proszę tylko spojrzeć. Proszę spojrzeć. Proszę spróbować odgadnąć symbolikę. Na tak wiele sposobów można go interpretować. Sfera rzeczywistości stapia się ze sferą wyobraźni, a sakrum przenika się z realnością. A właśnie, a propos ogrodów. Tak bardzo chciałem mieć własny ogród. W zeszłym roku razem z żoną zakupiliśmy posiadłość. Nasz pierwszy dom. Oczywiście z ogrodem. Tak. A czy ja wspominałem, że projektowaniem ogrodów zajmuję się również? Nie, nie wspominałem. A to wracając do tematu domu, to była to posiadłość. Jest to posiadłość.
W Janówce, koło Wieliczki. Oczywiście z ogrodem. A, mówiłem już, że z ogrodem. Do zakupu namówił mnie mój przyjaciel, wydawca z Wieliczki, Jan Czernecki. Wielki człowiek. Taki piękny dwór. Modrzewiowy. Którego część znajduje się na stromym zboczu. Z którego zaś roztacza się przepiękny widok na Dolinę Raby i na Beskid Wysoki, a niekiedy nawet na malownicze Tatry. Ta tarasa, która służy teraz za maleńkie obserwatorium, usypana niemal w całości przeze mnie, jeszcze przed kilkoma laty była tylko skromnym, nieforemnym stokiem. A teraz dziękuję Bogu za ten skrawek własnej ziemi, który daje mi kontakt z naturą, która jest niezbędna dla twórczej wyobraźni.